którzy tutaj zostali przesiedleni ze wschodu. Wieczór wigilijny w kurii metropolitalnej we Lwowie. 22 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie duchowieństwa i świeckich posługujących w kurii metropolitalnej. Tradycyjnie wigilijne spotkanie zaczęło się od wspólnej modlitwy, śpiewu kolęd, a także podziękowania Bogu za kończący się rok 2022. Uczestniczyli w spotkaniu arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki oraz kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, który przybył z pomocą do Ukrainy. Oprócz wspólnej modlitwy wspólnym było też bożonarodzeniowe powitanie, które tego roku związane są z życzeniami pokoju i zwycięstwa dla Ukrainy. Ja cieszę się, że w tym roku, mimo też trwającej wojny, mamy tą możliwość i tą łaskę spotkać się w tym gronie rodzinnym naszej kurii z wszystkimi, by podzielić się tym białym naszym symbolicznym opłatkiem. Wszechmogący i miłosierny Boże, dawco pokoju, pobłogosław nas, pobłogosław ten stół, pobłogosław opłatki, pobłogosław tych wszystkich, którzy są uciemiężeni, którzy są uchodźcami, którzy cierpią, którzy także bez naszej pomocy nie daliby rady przeżyć tych świąt w sposób godny, religijny i na większą chwałę Bożą. Choć raz się połam. Ksiądz Janowi też wielu. Ekscelencjo, zapraszamy cały czas i czekamy. Zapraszamy. No, ładnie. Troszeczkę tylko. Pięknie, Bóg zapraszam. Ekscelencjo, ja tam dałem dwie koperty księdzu Andrzejowi. Jedna jest kirka i tam jest 500 euro jako darek, a drugie... Niech Pan błogosławi. Z uczyniami. Dziękuję za wszystko.